Bardzo ciekawe zapytanie dotyczące przedłużenia terminowego prawa jazdy. W zasadzie ceny tego przedłużenia. No mogę tylko się oprzeć na mojej firmie. Wiem, że u jednej, innych jest taniej, u drugich drożej. Natomiast przeczytam zapytanie internautki. Witam serdecznie. W listopadzie 2012 kończy mi się ważność prawa jazdy, które zostało mi wystawione na okres 5 lat przez wadę wzroku, no, która. Po badaniach okulistycznych ostatnich okazało się, że się wcale nie zmienia. Natomiast jaka jest cena wykonania badań okulistycznych u Państwa? Pozdrawiam Monika. Natomiast, aby było jasne, tu nie okulista przedłuża ważność prawo jazdy tylko lekarz uprawniony. No i w mojej placówce komplet badań okulistycznych, wraz z orzeczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców kosztuje 120 zł. Oczywiście jest bardzo duża szansa na prawo jazdy bezterminowe, jeżeli ten dobry stan wzroku, deklarowany stan wzroku potwierdzi mój okulista z mojej przychodni medycyny pracy. Także na tym kończę, koniecznie skomentuj. To wideo. Natomiast, jeżeli interesują Cię bardziej problemy terminowego i czy bezterminowego prawa jazdy, koniecznie wpadnij tutaj na moją stronę internetową. Powiedzmy, psychotesty kierowców.pl, czy badania na prawo jazdy wrocław.pl. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeszcze raz przypominam wszystkim koszt badania. Przedłużenia prawa jazdy kategorii B kosztuje w mojej firmie na Żernickiej 215 120 zł, no przynajmniej w roku 2012.